W dzisiejszym odcinku zabiorę Was do mieszkania gwiazdy, która pokazała nam swoją garderobę, która w swojej kolekcji ma kilka naprawdę niesamowitych statuetek, a do tego coś, co każdy ma w swoim domu, czyli jedną popsutą rzecz. Mogę Wam zdradzić, że jest to popsuta szafka. A kto to jest? Zapraszam Was bardzo serdecznie. Znajdujemy się w jednej z najpiękniejszych dzielnic w Warszawie. Jesteśmy na dachu pięknego mieszkania. A kogo? Zdradzę Państwu, że jest to piękna top modelka, zwyciężczyni America Express. Niedawno wydała książkę. Jesteśmy u Karoliny Pisarek. Cześć! Bardzo mi miło, że wpadłaś. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i przyszłam ze swoim domkiem. Właśnie widzę. I co tam w środku się znajduje? W tym domku, to jest mój domek tajemnic, znajdują się takie zadania, które będziesz musiała wykonać. Zadania, właściwie miejsca lub rzeczy, które nam pokażesz. Mam nadzieję, że jesteś ciekawa, co to jest. No, zobaczymy. Wiesz co, Karolina, bo trochę jest... Trochę się boję, wiesz? Nie bój się, krzywdy ci nie zrobimy, ale trochę jest zimno. Czy my idziemy oglądać twoje piękne mieszkanie? Chodź do środka. Pojedziemy. Karolina, jesteśmy w miejscu, które każda kobieta, chciałaby każda kobieta takie mieć. Ty takie masz. Garderoba. Ja tutaj widzę po prostu mnóstwo kolorów, mnóstwo rzeczy i podejrzewam, że są jakieś historie związane z tymi ubraniami, z rzeczami. Masz takie historie, czy nie? Przede wszystkim chciałam tylko zauważyć, że ja również zawsze marzyłam o tego typu garderobie. Moje kolejne spełnione marzenie, jakby gdzieś tam z tyłu głowy, myślę, że każda dziewczynka zawsze o tym marzy. I bardzo chętnie tutaj zapraszam moich znajomych, moje przyjaciółki, żeby się same przebierały. No rzeczywiście, każdą rzecz, którą gdzieś tam nabywam, nabywam tylko i wyłącznie dlatego, że odniosłam jakiś sukces, że zbliżyłam się do wyznaczonego celu i spełniłam swoje marzenie. Jak inwestuję, to inwestuję w coś takiego, jakby mogę powiedzieć, bardziej droższego, tylko i wyłącznie dlatego, że to ma dla mnie wartość sentymentalną. Takie torebki to też jest chyba dobra inwestycja, bo na przykład torebki Chanel z roku na rok są droższe. A powiedz mi proszę, czy wiesz, czego masz najwięcej w swojej szafie? Powiem ci tak, jeśli chcesz sprawdzić, to Wolka. Go for it. Jak chcesz, może, mogę muszować. Możesz się przebierać, możemy zobaczyć. Mam mnóstwo okularów, kocham okulary, bo okulary uważam, że jakby zawsze dodają takiego pazura, jeśli chodzi o outfit, o daną stylizację. Uwielbiam w nich podróżować, uwielbiam w nich być na wakacjach, czy uwielbiam nawet do takich codziennych stylizacji. Czy to zima, czy to lato, czy to jesień, to po prostu uważam, że okulary muszą być. I po raz pierwszy zapraszam Cię, żebyś sięgnęła ręką do naszego domku tajemnic. Zobaczmy, co tam jest, zobaczmy, co wylosujesz. Jestem bardzo ciekawa. Pokaż, ile masz torebek. Wow, no to co? Karolina, proszę, powiedz, że pokażesz. A przynajmniej jakieś takie ciekawe. Pokażę ci. Pokażę, dobra. Możemy zacząć stąd, że tu mam na przykład dwie torebki, jeden plecak, ale zabiorę cię do mojego innego królestwa, bardzo mniejszych super torebek. W takim razie to co? Chyba idziemy. Let's go. Idziemy. No to co, Karolina, czekam, aż pokażesz mi swoją kolekcję, bo tutaj już widzę po prostu, że tych torebek jest naprawdę kilka i wszystkie są cudowne. Ale wspominałaś, że kupujesz ubrania, które darzysz jakimś sentymentem, żeby stworzyły jakąś historię. Każda taka rzecz ma dla mnie jakąś historię, tak? I no, może zacznę od tej mojej kolekcji czarnych torebek. Okay. Jakby, albo chciałam się poczuć cool, albo po prostu miałam dołę. I rzeczywiście zacznę od mojej pierwszej w życiu torebki. Jako młoda dziewczyna zawsze byłam oszczędną osobą. I dalej tak jest, natomiast teraz rozpieszczam siebie trochę częściej. To jest torebka, którą kupiłam na moje 19 urodziny, kiedy miałam niefajną sytuację. Miałam pracę w Japonii. W momencie, kiedy wracałam do Chin, musiałam się zatrzymać w międzyczasie w Hongkongu, a lot miałam w środku nocy. To były dosłownie moje 19 urodziny i w momencie, kiedy dojechałam do hotelu, hotel był zamknięty i wylądowałam na ulicy z dwoma wielkimi walizkami. Ja, biała blondynka na środku Hongkongu, wśród bezdomnych, tak. I nie wspominam tego czasu najlepiej. Pamiętam, całą noc przepłakałam, nie miałam pomocy, nie miałam pieniędzy, nie miałam internetu, więc
więc następnego dnia, żeby odkuć się, jakby wtedy tak się przełamałam, żeby wydać chociaż troszeczkę więcej pieniędzy na samą siebie, żeby siebie jakoś wynagrodzić za to, że przetrwałam, za to, że ciężko pracowałam i za to, że po prostu dałam radę. Więc to jest właśnie taka moja perełka, pierwsza droższa torebka Prady. No to pokaż mi jakąś kolejną torebkę, która ma fantastyczną historię. Nie wiem, czy chcę taką mroczną kolejną, może wiesz, to, mroczną. Tak, właśnie, może te czarne już zostawimy. Tutaj z drugiej strony mamy trochę pogodniejsze kolory. Zacznę może od tej torebki najjaśniejszej, Chanel. To jest torebka... marzenie przede wszystkim. To jest marzenie chyba wszystkich takich fashionistek. Ja myślę, że to była na pewno torebka, która gdzieś tam była na liście moich marzeń do spełnienia, do kupienia. Tak wiadomo, że jak się w modzie pracuje, no to tak Chanel to o wiele więcej znaczy. I to jest torebka, którą kupiłam w Paryżu. Tamto w Hongkongu, tam w Paryżu. Zaraz po tym, jak wygrałam program America Express. Przechodząc tutaj na górę, w salonie widziałam jedną statuetkę, która nie daje mi spokoju. I muszę cię o nią zapytać, więc może pójdziemy teraz do salonu. Zapraszam. Nie ukrywam, że wchodząc do tego twojego pięknego mieszkania, zauważyłam jedną statuetkę, która nie jest nagrodą chyba żadną za osiągnięcia w modelingu, tylko w koszykówce? Tak, wiesz co, to jest właśnie taka moja nagroda, którą otrzymałam w gimnazjum. Jak widzisz, 2010-2013 rok. W Szczecinku! W Szczecinku, tak. To jest moja nagroda, którą otrzymałam za sportowca roku. Kiedyś byłam koszykarką, to była moja pasja. Dziś jest właściwie to na samej górze, jest nawet piłka z podpisem Marcina Gortata. Ta koszykówka zostanie na zawsze w moim sercu i dlatego też ma takie swoje honorowe miejsce ta statuetka tutaj na samym środku, dlatego że przypomina mi o tych moich doświadczeniach, przygodach, kiedy jeszcze byłam tym sportowcem i no to jest takie moje dziecko. Takie twoje dziecko, dlatego ja od razu na to zwróciłam uwagę, bo chwytam mój domek tajemnic. Dobra. Bo teraz czas na drugie losowanie. Jesteś gotowa? Zobaczymy, co tam wylosujesz. Zobaczymy, co tam wylosujesz. Proszę ciebie bardzo, otwieraj domek tajemnic i sprawdźmy, co tam jest. Co tam jest, co tam jest, co tam jest. Wskaż przedmiot, sprzęt, który się wiecznie psuje. Masz takie coś w domu? Wiesz co, mam szafkę. Moja szafka jest wiecznie popsuta. Pokażesz wam ją? Ale nie pokażę jej zawartości. No tak, dobra. No dobra, pokażę wam, no co mogę. No. Więc to jest szafka. O. Zawartość tam... jest taka, że dużo kabli. Dużo kabli, ale jest to szafka, która całe życie jest popsuta. I ja jej nigdy jeszcze nie naprawiłam, dlatego że ona cały czas się psuje. I jeśli jest tutaj jakiś pan złota rączka, który chciałby to naprawić, no to zapraszam bardzo serdecznie. Ja bym chciała wiedzieć, co to jest za książka o Japonii. Wiesz co, to jest... Dlaczego Japonia? Wiesz co, przede wszystkim to jest miejsce, do którego zawsze lubiłam wracać. Japonia... Tam zawsze czułam się taka wolna, taka swoja, taka spokojna. Kiedy tam lądowałam, po prostu czułam się, dziwnie to może zabrzmieć, bo byłam sama na drugim punkcie świata, ale po prostu czułam się tam bezpiecznie. Uwielbiałam tam pracować z Japończykami, osobami, które zawsze są uśmiechnięte i mają mnóstwo szacunku do innych. I też takie jestem i lubię darzyć innych ludzi szacunkiem i uśmiechem, dlatego myślę, że to miejsce mi się aż tak podoba. A czy oni patrzyli na ciebie w jakiś taki inny sposób? W Japonii jednak na tle Japończyków, Japonek właściwie, no bardzo mocno się wyróżniałaś. Czy byłeś obiektem takiego zainteresowania, że ludzie do ciebie podchodzili na ulicy i mówili: Karolina, no nie znali twojego imienia, mówi: proszę pani, możemy sobie z panią zrobić zdjęcie? Właśnie też ci powiem, że tam zrobiłam taką jedną wielką kampanię telewizyjną, że po czasie już nawet i w Japonii oni mnie zaczęli rozpoznawać, dlatego że ta kampania telewizyjna dosłownie była wszędzie, tylko tam rozpoznawali mnie jako ten charakter z reklamy. Z reklamy. I tam miałam na imię Yamada-san. Yamada-san. Hi, arigato gozaimasu. Więc jakby tak. A to, co chciałam ci właśnie pokazać, to moje najnowsze dziecko. To jest właśnie moja książka, która właśnie ma swoją premierę i to jest po prostu coś, w co włożyłam kupę czasu, półtora roku. Pisałam ją całe moje serce. I ona jest po to, żeby jakby dodać otuchy i motywacji młodym osobom. Karolina, bardzo ci dziękuję za to, że uprowadziłaś mnie po twoim fantastycznym, pięknym mieszkaniu, że pokazałaś... No, z zepsutą szafką. Każdy z nas ma zepsutą szafkę, albo cieknący kran, albo... Skrzypiące drzwi. Tak, dlatego bardzo, bardzo, bardzo ci
Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. A Was, drodzy widzowie, zostawiam z pytaniem. Właśnie, jestem bardzo ciekawa, myślę, że Karolina też. Co Wy macie w domu popsutego? Co Wy macie w domu popsutego? Dokładnie. Dajcie nam koniecznie znać. No i co? I widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję. Pa. Buziaczki, pa.